80 zł na CSGO skinsie. Ty już dobrze wiesz, jaki film oczywiście dzisiaj będzie. Od 80 zł do kosy. Zapraszam was bardzo serdecznie. Zaczynam oczywiście ze skrzynką, którą możesz otworzyć całkowicie za darmo. Jak tylko oczywiście osobą pełnoletnią jesteś i używasz kodu CROXY. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz tutaj magiczny zielony plusik i wpiszesz oczywiście kodzik CROXY przez 2X. Masz wtedy skrzynkę na start za free. No i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Kod możesz oczywiście używać do woli. A jak z kodem CROXY wpłacasz, to wyślij mi nagranie na Discordzie, bo możesz wziąć udział w konkursie na pięknego Huntsmana, pięknego, bardzo pięknego, o wartości 1000 zł. Jest to Huntsman Freehand. Jak tylko wpłacę z kodem CROXY, to oczywiście każde 2 zł wpłacone daje ci jeden bonus respektu. Im więcej bonusów zbierzesz, tym oczywiście większa szansa na wygraną tej kosy. No i oczywiście każda osoba biorąca udział dostaje gwarantowaną nagrodę w postaci rangi na Discordzie. Więc wysyłajcie mi nagrania na DCK, jak wpłacacie. No i zapraszam was oczywiście do dzisiejszego odcinka, gdzie od 80 zł próbujemy zrobić kosę. Oglądaj film do końca, bo będzie oczywiście hasło konkursowe podane w trakcie filmu, jak chcesz oczywiście wygrać skina. Sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, oczywiście komentarz z hasłem, dołącz na Discorda, no i kodu CROXY oczywiście, jako są pełnoletnim jesteś, użyj. Zobacz, no tutaj MK jakaś, 27 groszy, no tutaj tapetka, no coś tam... Czekaj, co? Aha, bo ten Glock 2 zł kosztuje! Ale dobra, wygraliśmy. No, powiem, że zaczynamy... No, wydaje mi się, że lepiej niż ostatnio, tak? Jeżeli tego tutaj battla udało nam się wygrać, no to naprawdę... Kurczę, powiem, że się znacząco przybliżymy. Znaczy, no może nie koniecznie, tylko skrzynka za 2,50. No, panie prowadzący, proszę nie przesadzać. Ale generalnie, jak prosiłem was, żebyście pisali mi propozycje właśnie na te challenge właśnie od zera do kosy, jakie macie właśnie taktyki na zrobienie tej kosy, to większość osób pisało, że tak naprawdę no trzeba liczyć właśnie na szczęście w jednej takiej battle, na przykład tutaj, no Simek przyszedł i mnie okrada, no nie wiem, on Dragon Lorki trafia na tych filmach i jeszcze mnie tutaj z 11 zł stary okrada, no to jest niepojęte i to jest właśnie Simek stary, to jest właśnie Simek. No dobra, 65 zł. Zróbmy rasta na buście. Oj, promocja tutaj na skrzynki ulepszona. To jakieś ukryte promocje są na te niektóre skrzynki. No dobra, no to zmienia postać rzeczy, tak? Zrobimy coś takiego. Czekaj, bo ja tu zdublowałem chyba tą skrzynkę. No właśnie, chciałem 3 na buście, więc robimy 3 na buście oczywiście. Bitwa na 2 osoby. No i Simek. No znowu ten Simek. No Simek odczep się ode mnie i od moich pieniędzy. Naprawdę. Ej, zaczynamy bardzo dobrze. Patrz, 65 zł, stary. 65 zł z tej bitwy. Ej, bo tutaj... Nie, 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 to się nie wydarzy, stary, nie. Ja pierdzielę, stary, to jest... To się w końcu może udać. To się w końcu może udać. 190 zł w tym momencie na moim koncie. Ja pierdzielę. W końcu, stary, po tylu próbach może mi się udać ten challenge. To jest... Ja nie mogę! Dobra, wrzucałem skrzynkę gigabuły, stary. Jedna skrzynka za 16,80. Do tego wrzućmy duck case'a, 21 zł. Bitwa za 30 zł. Mogę to zamknąć tak naprawdę jedną bitwą. No ale wrzućmy sobie jeszcze skrzynkę water. 70 zł, stary. 70 zł. Koszt tej bitwy, więc... No nie, no! Simek, odczep się ode mnie z moich pieniędzy. No, ej, dobra, czekaj. Dobra, nie ma tragedii, 20 zł. Zobaczmy teraz, jak ten duck nam tutaj odda. Okej, to też jest bardzo dobry drop. Nie no, stary, my zrobimy dzisiaj kosę. I my zrobimy dzisiaj kosę za 80 zł. Patrz to! 111, 153 zł. Jesteśmy naprawdę, tak naprawdę, jedną battle. Jesteśmy jedną battle od zdobycia starej kosy. 274 zł. Tyle w tym momencie na moim koncie. Ja zjadę sobie w dół. Odpuszczam totalnie te skrzynki procentowe, choć wiem, że to też jest taka taktyka, tylko taka bardziej ryzykowna właśnie na zdobycie tej kosy. No dobra, wrzućmy sobie Lovely na buście do tego Springa. Kurczę, możemy te droższe skrzynki wrzucić, no ale czy ja chcę je ryzykować? No ten water, kurczę, myślę, że opłaca się go tutaj zaryzykować i może jakiś 50-50. No to 50-50 to też jest w tym momencie, jak mam taki budżet, to też się to może okazać skrzynka, która może nam tutaj pomóc. Dobra, robimy coś takiego, ale robimy teraz to na underdogu, stary. Bitwa za 111 zł, no i kto inny jak nie Simek? Zobaczmy, no teraz potrzebuję jak najgorszych skinów, żeby... Nie, to nie tak miało wyglądać, to nie tak miało wyglądać. 111 zł, no nie. I patrz, i mogłem zostawić, mogłem normalny zostawić. No ale dobra, zobaczmy, może tutaj jest jeszcze jakaś szansa, żeby to przegrać. No nie, no nie ma szansy, żeby to przegrać.
Patrz, jak odpierdzieliłem stary jedną decyzją. No i jeszcze red light dla mnie, no nie. Nie, to się nie dzieje, to się nie dzieje. Zostaną 163 zł. Dobra, albo robimy tą kasę w tym momencie, albo jesteśmy stary frajerami roku. Strzynka Illidiant, 63 zł. Do tego Agent i do tego, co by tu jeszcze móc zarzucić. Kurczę, boję się teraz tych skrzynek procentowych, jak mi oddało. Ale, nie boję się jednej skrzynki. Jest to skrzynia, nie wiem czy mi styknie. Styknie mi chyba, jest to skrzynia Water. Nie styknie mi na Watera na buście. Oj, no to mamy problem stary, tak naprawdę. Żeby tutaj móc to rozsądnie zdziałać. Dobra, usuwamy tego Watera i zróbmy coś takiego. 160 zł Bitfast. Bitfa za 160 zł na 3 osoby. Jeżeli uda mi się tą bitwę wygrać, mamy kosę. I tu jakby, no, mamy kosę po prostu. Zobaczmy. Skrzynka Illidiant na pierwszy ogień. Zaczynamy. No, tak średnio bym powiedział, ale zobaczmy Agent. No tutaj również lipa. 40 zł na moim koncie. Ostatnia skrzynia na buście. Czy ona mi tutaj... No nie wiem, szczerze nie wiem. Jesteśmy frajerami. Jesteśmy naprawdę frajerami.